Jeśli chodzi o nasze najważniejsze inicjatywy strategiczne, będziemy chcieli kontynuować w jak największym zakresie opracowaną, przygotowaną strategię na lata 2016-2020. Natomiast będziemy chcieli zaproponować do niej pewne modyfikacje. Odejście od pionizacji, centralizacji w kierunku zarządzania obszarowego, co będzie w praktyce oznaczało znacznie większe uprawnienia dla dyrektorów zakładów, dla szefów sekcji i przede wszystkim jeśli chodzi o podejście do klienta, ponieważ bliskość klienta będzie oznaczała szybkość decyzji, w związku z tym też zadowolenie tego klienta, ponieważ paradoksalne jest, że nie zawsze tym najważniejszym elementem jest cena, a wręcz przeciwnie, bardzo wielu sytuacja klient wskazuje nam, że cena nie jest pierwszoplanowa. Będziemy chcieli skończyć wojnę cenową, będziemy chcieli dużo większy nacisk położyć na jakość obsługi klienta i przede wszystkim na jej komplementarność. Jeżeli chodzi o większe projekty akwizycyjne, takie jak przejęcie od Orlenu jego spółek transportowych, to staramy się w tej chwili o pokonanie kolejnej bariery. Ta kolejna bariera to jest decyzja UOKiK-u. UOKiK ma jeszcze na to troszeczkę czasu. Wyznaczył ten czas na 4 miesiące. Jeszcze troszeczkę go pozostało. Jeżeli będzie ta decyzja pozytywna, to przejdziemy do dalszych etapów integracji. Podobnie jak robiliśmy z przejętą w zeszłym roku spółką AWT w Czechach. Do czasu podpisania umowy, jeśli chodzi o Orlen Coal Trans, tej ostatecznej, no nie będziemy podejmować raczej żadnych nowych działań akwizycyjnych, dlatego że należy skupić się najpierw na jednym, żeby przejść do kolejnego tematu. Jeśli chodzi o nasze przewozy międzynarodowe, będziemy przede wszystkim starać się rozwijać korytarze transportowe z północy na południe, z naszych portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie, do portów takich jak chorwacka Rijeka czy słoweński Koper, ale także bułgarskich, rumuńskich czy greckich. W tym kierunku pojadą przede wszystkim nasze pociągi z takim założeniem, że dodatkowe strumienie towarów będą dopływać ze wschodu i zachodu. I tu przede wszystkim mam na myśli też ten nowy jedwabny szlak, gdzie obsługujemy 18 pociągów tygodniowo na naszych terminalach w Małaszewiczach.